Siemacie ludzie, Cytron Jacek, portal poznański rap.com. Jesteśmy w studiu, właśnie, jak to studio się nazywa? 13 Sounds, 13 dźwięk. Właśnie, bardzo trudne dla mnie było to wymówienie tego, jako że trochę seplenie. Ale nic to, jest z nami Śliwa i Guzik. Siema. Słuchajcie, siema. Przybyłem tutaj porozmawiać o nowym mixtape'ie, nowym projekcie od Śliwy, który pojawił się tak samo niespodziewanie jak, atak Rosjan na Ukrainę. Co za porównanie na czasie. Śliwa, opowiedz mi coś więcej o tym projekcie. Wiadomo, że zbliży się twoja solówka. Będzie miała premierę jesienią. W październiku. Tak, a ty nagle wyskakujesz z kolejnym solowym projektem jako płodny artysta. Tak. I o co chodzi w ogóle? Chodzi o to, że byłaby strasznie długa przerwa między albumem, jakby... Inaczej, pełen etat wyszedł i kiedy? 2 lata temu? Zgadza się. Tak? No to od pełnego etatu, zobacz, minęło już sporo czasu. Wszyscy czekają na drugie solo. No jest takie lekkie ciśnienie, już nie ukrywam, że jest. W międzyczasie wydałem mixtape Aspiratio Crew Zaprzyjaźnione Pyski, volume 2. Ale od mixtape'u już teraz też zaraz będzie rok. Czyli w związku z tym, że się premiera drugiej solówki przedłuża, no to pomyślałem, że dobrze by było coś słuchaczom dać w tej chwili. Za darmo, że tak powiem. Czy będzie raczej coś płatne? Nie, czasy są takie, że już nic za darmo nie dostanę. Dobrze, dobrze. Słuchaj, jakbym myślmy był, tak. Jakbym był kurwa PDD-im, to pewnie bym coś... Chuj wie, czy on by też coś dał za darmo, ten kutas. Oni są już tak zarobieni, a kurwa i tak nie. To jest album, który będzie normalnie do kupienia, jeżeli ktoś go będzie chciał nabyć, oczywiście ja dam do odsłuchu, do internetu, do sieci wrzucimy jakieś odsłuchy, będzie teledysk promujący, no ale nie zamierzam, wiesz, czegoś dawać za darmo, to też kosztuje nas sporo pracy. No tak, ja studio i tak dalej. Płacę za studio, płacę za wszystko, więc wiesz. Dziwko, ceń ten talent! Naturalna kolej rzeczy, nie? Słyszysz? Koleżka się obudził po 4-dniowym odpale. Uruchomił się, no, że tak powiem. Ale wróćmy do tematu. Chodzi o to, że to jest akurat płodny okres, bardzo płodny okres dla mnie. Napisałem, nie wiem, z około 20 numerów, kilka tam było niedokończonych, wiesz, po zwrotkę czy coś takiego, ale chciałem coś z tego złożyć, no i udało się. Akurat z tym studiem wyglądało to tak, że kumpel powiedział mi, nie widziałem w ogóle o istnieniu tego miejsca. Ja do dzisiaj też nie. No widziałeś, a studio jest zajebiste. Zresztą później w wideorelacji pokażemy to, jak to tutaj wygląda. Centrum miasta. Widzieli, jak się prezentuje te studio, 13 Sound, motherfucker. I kurwa, wygląda to tak, że kumpel powiedział mi o tym studiu. No i ja stwierdziłem, że wpadnę, zobaczę, jak to wygląda, bo miałem już gdzieś taki cichy zamysł zrobienia jakiegoś mixtape'u, bo wiedziałem, że premiera solówki przedłuży się i będzie dopiero na jesień. Więc chciałem coś, nie chciałem wrzucać, wiesz, poszczególnych tracków pojedynczych do internetu, jak to kiedyś robiłem, tylko chciałem po prostu zrobić solowy mixtape, no i udało się. Wszedłem tutaj do tego studia, Guzik puścił mi parę swoich produkcji, tu jest jeszcze koleżka, który gra na gitarze. W ogóle tu są żywe instrumenty, chodzą perkusje i tak dalej, zajarałem się, zawsze chciałem takie kompilacje robić. No i puścił mi kilka swoich produkcji. Na początku ten mixtape miał być w ogóle na kradzionych bitach, wiesz. Taka paplanina, jakaś zlepka, ale zajarałem się tak jego brzmieniem, że postanowiłem te wszystkie kradzione bity odstawić w kąt i zrobić to z nim. I z chłopakami tutaj na miejscu. Czyli duet MC-producent. MC-producent, gitarzyst, dużo gitar w ogóle, wiesz. Zajebisty efekt tego będzie. No. Jak do mnie Śliwa zadzwonił 1 kwietnia z motywem właśnie, że słuchaj, wyrzucamy te wszystkie rzeczy i tak dalej, kradzione bity, rób mi kurwa hurtową na całą płytę, jazda, jazda, jazda. Ja mówię, na kiedy ty chcesz mieć to? No wiesz, 9 maja max, nie? Mówię, co? Prima aprilis dzisiaj jest, wiesz o co chodzi? No ale faktycznie, wzięliśmy się do roboty, no i bang, jest, nie? Okej. Okay. I właśnie, gdzie przyjechałem tutaj do studia i jesteście w jakiej fazie, że kończycie już ten mixtape, tak? Aranże, miksy, no postprodukcja już taka. Postprodukcja. Czyli tam już liczba tracków, tracklista jest ustalona, są tam zamknięte już w ramach tych i dopieszczacie płytę. Tak. Jaki będzie ten mixtape? To będzie jakby łącznik między pełen etat a twoją nową płytą, czy to jest totalnie inny projekt z innej bajki? Nie, słuchaj, nie zapominajmy o tym mixtape dwójce, bo on wyszedł po pełnym etacie. Tak, tak, no. To jest mixtape, mówię, który ma wypełnić jakby taką lukę między tymi albumami, ponieważ ja nie chcę robić takiego przestoju, wiesz. Chcę, żeby słuchacze mieli coś ode mnie w zasadzie, wiesz, na bieżąco. Nie chcę takich strasznie długich przerw, ponieważ te numery, które powstają, są zajebiste, brzmią
według mnie kurwa doskonale. Teraz jak doszły te gitary i tak dalej, dlaczego ma to się kurzyć, wiesz? Do października jest jeszcze trochę czasu, mamy całe wakacje. To jest krótki mixtape, jest 14 numerów, intro otwierające i outro, które dzisiaj właśnie finalizujemy. I co ci mogę jeszcze powiedzieć? Także maj jest dobrym miesiącem, żeby to wypuścić, tak żeby... Mixtape jest 100% solowy, w sensie lirycznie, nie masz żadnych gości, nic. Są goście. Są? Tak. Ale nie powiem wam na razie jacy goście. Za chwilę napiszę tam na fanpage'u informację, wrzucimy tracklistę, wrzucimy, wiesz... A, czyli goście na razie pozostają tajemnicą. I co, 9 maj to data premiery? No właśnie nie, tutaj tak żeśmy... Znaczy nie, bo wtedy jak nie zadzwonię, to wrzuci do 9 maja, faktycznie, a to w sumie nie wychodzi 9 maja. 9 maj, możliwe, że będzie to 9 maja, możliwe też, że to będzie 10, 15, 34, kurwa. A powiedz mi, wyjdą jakieś klipy do tego mixtape'u, tak. Czy... Tak. Tak. Pełni profesjonalne. Nakręcimy. Screenplay jest, także generalnie... Napisałem krótki scenariusz, taką fabułę, fabułkę. I kurwa, prezentuje się to fajnie, może to być coś około 6 minut nawet. Połączymy intro z tytułowym kawałkiem Getta Champion. Sam beat do Getta Championa zrobił Lema. Czyli już będziecie mieli taki jakby też przedsmak tego, co może się dziać na chłopaku w sąsiedztwie, chociaż też niekoniecznie, bo trochę to brzmienie się różni. Są gitary, a intrem za intro odpowiada Guzik. Produkcja. Takie gładkie przejście między intrem a tym pierwszym kawałkiem, wiesz? Mamy takie fajne, pocięte... kojarzysz intro z albumu ATL? Outcastu? Nie bardzo. Ja Outcastu nigdy nie słuchałem zbytnio dużo, tak. To polecam ci sprawdzić, a właśnie mamy... Zapisać. Na bazie tego intra mamy początek tego intra, także ja... Zawsze mi się to intro podobało i... Wiesz, niektóre intra są tak popierdolone na różnych płytach, że od razu przełączasz na drugi kawałek, a tak. Przy ATL jest tak, że te intro niekiedy kurwa nawet cofam i zawsze chciałem, tak wiesz, zrobić coś podobnego, a udało mi się tak znaleźć coś, znaczy to jest ten sample, ale pomieszaliśmy to trochę, przerobiliśmy i, no. I to, no zresztą zobaczycie efekt już wkrótce, bo z tym klipem też nie mam zamiaru za długo zlekać. W zasadzie we wtorek już jestem umówiony z koleżką, który ma to kręcić. Jeżeli się z nim dobrze dogadam i... No to pewnie już w czwartek, piątek przyszły będziemy kręcić, nie? Czyli funky fresh wszystko jest. No, nie wiem, czy uda mi się to ten klip przed premierą puścić, czy po premierze. Chciałbym, wiadomo, że chciałbym przed premierą, chociaż dwa głupie trzy dni. Ale jeżeli się nie uda, no to chuj, no to wyjdzie po premierze. Kłam, kłam. No nic, projekt jest świeży, wszystko jest robione na czasie. Także co, czekajcie, a teraz sprawdzajcie relacje ze studia, co tutaj się właściwie dzieje. Czuwaj. Pozdrawiamy. Big up. To jest generalnie rzecz biorąc kawałek, który służy jako połowa autora tak naprawdę? Ciężko to jest kawałek, po prostu kawałek. Otwierając, kończąc się, otwiera outro w zasadzie, nie? No, coś takiego. Immortal. Tak jest, typowa taka zajawka, wiesz, harlemowa i tak dalej, jeśli wam mówię, że właśnie takie klimaty, mówię, hało, mówię, kurde, to będę miał coś dla ciebie, nie? Wiesz, posiedziałem, przyciąłem i tak dalej, siła mówię, ła, jest ogień, wiesz, zwrotka w autobusie jadąc tutaj, napisał, bang, no, zwrotkę pisałem w autobusie. No, no taki, kurczę, wiesz, no daje to jakiś taki przedsmak tego, co jest na tej płycie, nie, jako tako. Tak, tak. Miki na końcu gitarę przypulił. Tak. Jest konkretna jak każda inna jego. Tak jest. Yeah. Dobra, starczy, nie? No starczy, starczy. Będziemy wam puszczać całego z mojego. Dużo czasu nie zostało, to mówię już. Ha, widzisz to cięcie? No, no i teraz jesteśmy na takim już etapie typowo, widzisz, kurczę, siedzimy jakieś tam ostatnie uwagi, co głośniej, co ciszej, gdzie akapela i tak dalej, no i... No i co, no i tak to wygląda teraz. Po tym morderczym trybie tych 4-5 kawałków dziennie nagrywanych czasami i tak dalej, wiesz, Fiszu też tutaj wbijał i tak dalej, to chłopaki, wiesz, przychodzili na 20, nie?
przychodzili na 20, no i siedzieli do tej trzeciej, w międzyczasie 5-6 numerów wjeżdżało i tak wiesz. Powroty, no, o 6 do chaty. No. A na drugi dzień znowu. No, ale to cieszę, efekty będą zdumiewające. No nie, myślę, że Wiara się zajara. Jeszcze taki wiesz, wiosenny, kurczę, fajny, majowy klimat. A jak się nie zajara, to będę chodził z pochodnią, kurwa, i sami będę podpolał. No. Był taki motyw sobie, że siedzieliśmy jakoś tak po godzinach, typu, nie wiem, poniedziałek czy coś takiego, około 20. Leniwy dzień totalnie. Niby mieliśmy coś porobić, ale coś tak, zamysły, gadki, coś takiego, nie? Wtedy powstało po godzinach. I wtedy powstało po godzinach właśnie. No. Słuchaj, siedzieliśmy i tak dalej, kurczę, kawałek, no właśnie, po godzinach idealnie pasował, nie? Wiesz, siedzimy, ja tam sobie straciłem słuchawkę, wiesz, w ucho zrobiłem bit przez godzinę, mówię, tej, słuchajcie, chłopaki, no jak tu siedzimy, do Fisza, do Śliwy, nie? Mówię, jak tu siedzimy, no to chodź, kurczę, weźmiemy coś, nagramy od razu, no co, piszemy, nie? No i weszło, faktycznie, wjechało po godzinach, tej, skończyliśmy ten numer, na drugi dzień gadamy, stary, super siedzi ten numer, nie? No i Siwa mówi, że mu się to brzmienie spodobało, no i w ten sposób, że tak, powiem, tego to wyszło, no. I z tego się wziął taki zamysł, że wiesz. Siema. Zamysł tego brzmienia, powiedzmy. Ja zawsze chciałem, wiesz, te gitarowe, takie brzmienie właśnie, no. Znaczy, gitarowe brzmienie, no nie mogę tak tego mówić. Akcenty gitary po prostu chciałem, no, akcenty gitarowe, właśnie takie, wiesz, ostrzejsze trochę, niż na tych oklepanych bitach cały czas lecieć. No ja kocham klasykę, ja mimo wszystko, wiadomo, ja. Nie uderzam w te, jakby to powiedzieć, kurwa, nowe brzmienia, po prostu. Nie, syntezatory, no, szybkie hi-hety, wysokie węble, na no, do tego jakiegoś tam, to nie jest ta sprawa. Nie razi mnie to jakoś tam, ten, są raperzy, którzy na tym sobie radzą świetnie, nie? Masz przykład Palucha, to wszystko zajebiście brzmi. Ja na przykład się na tym nie czuję i nie zamierzam w coś takiego wchodzić, póki co, może kiedyś mi się coś tam, wiesz, za 5 lat, 10, jeżeli jeszcze będę to robił. Będę zarobił. Co kto lubi, nie? A do tego mówię, aura, kurczę, wiosenna jest zawsze taka, ja mam co roku wiosną wkrętę na stare albumy Tupaka, wiesz o co chodzi? Kulminati, All Eyes on Me i tak dalej, i mi to się kojarzy z wiosną. Nieśmiertelni raperzy, nieśmiertelne rzeczy. No, widzisz, to wraca człowieku, nie? A jak mi ktoś mówi, że Tupak jest chujowy, to może przypadkiem w ryj dostać, więc tak to wygląda. Zupełnie przypadkiem. Bishop się wkurwi. No, bo nie jest chujowy. Moment nie zgubiłem i nieustannie walczę. Ostro dla moich mord, jest to czempion, daje wsparcie. Jest to czempion, wiem, to zaskakujący projekt. Nie możesz pęknąć, wiesz, to pod uwagę tu ziomek. To jest to czempion, o tym, że się zmienia na lepsze. Jesteś ze mną, jesteś tutaj ze mną, jeszcze. Jest to czempion, wiem, to zaskakujący projekt. Nie możesz pęknąć, wiesz, to pod uwagę tu ziomek. To jest to czempion, o tym, że się zmienia na lepsze. Jesteś ze mną, jesteś tutaj ze mną, jeszcze. Padają zbyt szybko, nie sięgają po dyplom ukończenia szkoły tylko. Odbierają wezwania ze sądu na sprawy przykro. Sprawiają bliskim, choć ci bliscy nie są nic gorsi. Ojciec klinuje przed pracą, matka w nadmiarze proszki.